bardzo. Czyli wiesz co, czyli tutaj nic się nie zmienia. Dalej ta sama oklepana historia, gdzie zaczyna się od garażu, tak jak zaczynał Ford, tak jak zaczynał. Pierwsze zlecenie było na taką blachę gdzieś tak metrową, gdzieś tej wielkości. No i po prostu przypiąłem do roweru. Ruszyłem wcześniej, żeby nie było siary. Niestety nie wziąłem pod uwagę, że ta ciężka blacha spowoduje, że. Jakie obroty miała przynajmniej dotychczas, tak? W skali, roku. Na początek chciałbym Was przeprosić za tak długi wstęp, ale jednak chciałbym skorzystać z tej okazji i powiedzieć Wam o naszej misji. A mianowicie chcemy nagrywać coraz częściej polskich przedsiębiorców, by uczyć Was również tego, jak prowadzić i zakładać biznesy. A dla przedsiębiorców, którzy się dla nas zgłoszą, mamy ofertę tak naprawdę darmowej promocji na naszym kanale na YouTubie, który jest najbardziej rozpoznawalnym kanałem biznesowym, polskojęzycznym na Wyspach. Koszt całego przedsięwzięcia, czyli opłacenie zespołu, który zawiera IT, kamerzystę, montażystkę, czyli nawet do 3000 funtów, jest w pełni po mojej stronie. Jedyne warunki, jakie musisz spełniać, to prowadzić działalność przynajmniej 2 lata i zatrudniać minimum 10 osób. Poza tym, że masz na tym kanale darmową promocję, również przyczyniasz się do rozwoju rodaków. Dlatego też zgłoszenia zbieramy na naszym mailu kontakt@dowbuszproperty.com. A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak Michał od zera budował swój własny biznes, który na dzień dzisiejszy zatrudnia ponad 40 osób, ma 5 milionów funtów obrotu, dalej się rozwija, dalej rośnie. Cała historia na wstępie, w kolejnej części filmu dowiesz się więcej na tematy automatyzacji, budowania procesów oraz dobierania teamu i załogi. A na sam koniec przejdziemy do hali produkcyjnej i zobaczymy na żywo, jak działa cały proces produktu od wprowadzenia aż po samą sprzedaż. Dziękuję za uwagę i zapraszam już do oglądania. Dojechaliśmy w końcu na miejsce. Po dłuższej podróży jesteśmy właśnie pod firmą Stilo, tak? Firma w 100% zrobiona przez naszych rodaków. Pozwolę sobie wejść, być może za samego gospodarza. O. Cześć, cześć, cześć Michał. Cześć. Więc to jest, słuchajcie, główny sprawca tych miejsc pracy, które tutaj są i tego towaru, który jest tutaj produkowany, tak? Firma, jak sami widzicie, nazywa się Stilo. Więc tak, z tego co wiem, Michał, jesteś twórcą i pomysłodawcą całego tego przedsięwzięcia, tak? Żeby, słuchajcie, nie marnować Michała czasu, ani waszego, przejdziemy od razu do konkretów, tak? Więc czym się zajmuje firma Stilo? Na dzień dzisiejszy mamy lipiec 2020. Podkreślam, dlaczego na dzień dzisiejszy, bo być może ktoś to będzie za 2-3 lata, a tak naprawdę ta firma już może być w całkowicie innym miejscu, tak? Więc po pierwsze, czym się firma na dzień dzisiejszy zajmuje? Witam Was serdecznie. No, jak nazwa wskazuje, zajmujemy się stalą konstrukcyjną, czyli generalnie produkujemy stal pod budowy. Z tym, że moim konikiem jest budowanie firmy, która działa bez właściciela, czyli oparta na systemach, procedurach, i przez to zrezygnowaliśmy w ogóle z robienia pomiarów na budowie i też montażu, czyli my dostarczamy gotowe elementy, gdzie klienci sobie to składają ze sobą, tak jak klocki Lego albo tak jak meble IKEA. Jedzie jako gotowy, może powiedzieć flat pack i sobie to sami... Tak, dostają projekt techniczny, z którą mają połączyć i, i coś, co się może Wam wydawać bardzo skomplikowane, jak jest uproszczone, wcale takie trudne nie jest, jak się wydaje. Kolejna rzecz, na dzień dzisiejszy ile osób już zatrudniasz na stałe? 40 osób, które na stałe pracuje. Jeżeli chodzi o obroty, to mamy nadzieję dobić do 5 milionów w tym roku. Firma istnieje od ponad 10 lat. Przerabiamy dziennie około 15 ton stali i mniej więcej jeden projekt to jest mniej więcej 1 tona, czyli mniej więcej też 15 projektów dziennie, czyli w skali roku to wychodzi trochę ponad 3000 projektów.
Okej, okay. Jak słyszycie, jesteśmy w Heathrow, czyli okolice, tutaj to jest Londyn, tak? Słuchajcie, jak samoloty latają. Z tego co wiem, również jesteś pasjonatem, tak? Tak, tak, tak. I stąd tak naprawdę jest zakład postawiony blisko lotniska. Dokładnie tak. I może tak sobie wybieraliśmy, żeby mieć widok na nadchodzące samoloty. Okej, okay. Więc tak. Jakie to są produkty? Bo z tego co wiem, to nie tylko stal, ale również zacząłeś robić w plastiku, tak? Tak, tak, tak. To oczywiście jest nasza reakcja na całą sytuację związaną z wirusem, gdzie firmy, które stoją w miejscu, tak naprawdę cofają się, a tak naprawdę przy tej zaistniałej sytuacji pewnie umrą, więc trzeba być bardzo tutaj dynamicznym w szukaniu jakichś tam alternatyw. No i zaczęliśmy robić w plastiku takie ekrany ochronne do biur i też zaczęliśmy teraz robić sprzęt do ćwiczeń w ogrodzie, no bo teraz przez to, że siłownie są zamknięte, ale i też będzie teren, gdzie ludzie wolą jednak w swoich ogrodach ćwiczyć, a nie chodzić do tłumnych miejsc. Tak, no każdy ma tutaj prawo wyboru, a na pewno sytuacja związana z COVID-em nasili to u pewnych osób, że będą chcieli jednak izolować się, a dalej będą chcieli uprawiać sporty, tak? Więc my tutaj nie oceniamy tak naprawdę, czy wirus ma jakiś wpływ na nasze zdrowie, czy nie. Nie jesteśmy wirusologami, czy epidemiologami, ale tak naprawdę no, jesteśmy przedsiębiorcami i reagujemy na potencjalne potrzeby rynku. Więc tak naprawdę Michał jest tutaj kolejnym przykładem tego, przedsiębiorcy, który w czasach kryzysu bądź sytuacji, jaką właśnie mamy niecodzienną teraz, reagują, są aktywni, a nie bierni i po prostu czekają na to, co się wydarzy i zaczynają płakać. Plus zaznaczę, że myśmy parę lat czekali na kryzys, bo jakieś tam znaki na niebie były, że tak, ten kryzys przyjdzie i teraz jest moment, żeby właśnie wskakiwać do akcji, żeby wykupywać różne firmy lub też, żeby dużo większe projekty zaangażować się w coś dużo większego. I dlatego teraz tak naprawdę już te projekty boczne istnieją, natomiast my skupiamy się na tych dalszych działaniach, wykupywanie i też dużych inwestycjach. Jeżeli mówimy o kryzysach, kryzys to jest, słuchajcie, temat, który powtarza się cyklicznie, tak? Kryzysy, odkąd powstały środki wymiennicze w postaci muszelek, czy później pieniędzy, srebra, które było mieszane z ołowiem i traciło na wartości. Tak naprawdę od kiedy człowiek wymieścił środki płatnicze, cyklicznie też powstawały kryzysy, tak? I to nie są rzeczy, które są czymś nowym dla ludzkości. Są to rzeczy na pewno, o których ludzie nie mówią. Jeżeli kryzys jest właśnie, jesteśmy u jego progu, to ja jestem pewien, że w naszym wieku jeszcze nie jeden tak naprawdę przeżyjemy do naszych ostatnich lat, tak? Więc jeżeli wy nie byliście gotowi na ten kryzys, no to uczcie się na tym kryzysie, żebyście byli gotowi na kolejny, bo ja wam gwarantuję, że na pewno jeszcze nie jeden w życiu przeżyjecie, jeżeli jesteście przynajmniej w naszym wieku. Ostatnia z rzeczy, na dzień dzisiejszy, jakich obrotów ta firma się spodziewa, albo jakie obroty miała przynajmniej dotychczas, tak? W skali roku. 4,6 miliona w tym roku, chcemy dobić do tych 5, bo rok w rok od założenia zawsze mieliśmy przyrost w wysokości około 20%, no jak gdyby chcemy się tego trzymać i byłoby to dosyć niezłe osiągnięcie, biorąc pod uwagę ten kryzys i lockdown, który mieliśmy. Tak, bo tak naprawdę kryzys może być okazją dla ciebie, gdzie firmy, które w zły sposób działały, nagle stracą, tak to wygląda, płynność finansową, a ich klienci, nawet jeżeli będą w mniejszych ilościach zamawiać towar, no to dalej skądś ten towar będą musiały brać, tak? I osoby, które są prężne, które działają na, tak jak się działa w XXI wieku, tak? Czyli to, co ty prezentujesz, automatyzacja, procesy, technologia XXI wieku, a nie jak ja kiedyś byłem na etacie, technologia z czasów II wojny światowej bądź zimnej wojny, tak? Gdzie ja byłem w szoku, jak polskie zakłady w Polsce mogły przegrywać właśnie kontrakty tutaj z brytyjskimi producentami, ale to już jest inna historia. Tutaj już też Brytyjczykom bardzo dobrze pomaga Smalltalk, potrafią robić biznes i nie muszą mieć tak naprawdę takiej samej jakości, wydajności jak producenci w Polsce, po prostu bardziej jest marka, tak? Bardziej do zagranicznych kupujących przemawia brytyjska marka niż nieznana jeszcze polska marka. Okej, okay, więc tyle jeżeli chodzi o wstęp. Zapraszam, chodźcie, przejdziemy się po firmie. No to idziemy. Chodź. Idziemy za gospodarzem. Chodźmy od razu do mnie do biura i potem przejdziemy się po całej reszcie.
Aczkolwiek zanim trafimy do biura, to mogę Wam przedstawić naszą historię, bo mamy taką ładną tablicę, gdzie każdy etap został udokumentowany. Czyli od samego startu, tak? Nawet przed startem, bo tak jak tutaj widać, przygotowywałem się gdzieś tak niecały rok do założenia firmy, czyli jakieś różne kursy, szkolenia, a tutaj akurat pojechałem do mojego dziadka, bo on był wykładowcą, jeżeli chodzi o finanse, więc od niego się nauczyłem, więc to tak dosyć. Czyli od dziadka nauczyłeś się liczyć, tak? Tak, tak. Czyli tak, bez tak. liczenia ciężko prowadzić biznes. Tak, i to jest niestety wielki błąd wielu przedsiębiorców, którzy zaczynają robić biznes, natomiast nie znają się na finansach. Bez finansów, bez wiedzy o finansach, niestety, ale nie da się prowadzić zdrowej firmy, a już tym bardziej rozwijać, kiedy człowiek nie wie, na czym stoi. Wydaje się to niemożliwe. Jest nawet taki program amerykański prowadzony przez Marcus Lemonis. Polecam Wam, gdzie człowiek, który przyjeżdża na firmę, ogląda, co się dzieje w zakładzie i właściciel nie wie, czy zarabiają, czy nie zarabiają. Tak, tak działają finanse. Po prostu wiesz, że są wydatki, są wpływy, ale czy zarabiają, nie umieli nawet tego policzyć. Tak więc może się to komuś wydawać komiczne, no ale jeżeli niektórzy po prostu zaczynali jako jednoosobowe firmy, później zaczynali zatrudniać kolejne osoby, w pewnym momencie nie Znaczy nie prawda jest taka, że jeżeli ktoś rozwinie firmę powoli i potem już się dalej nie rozwija, tylko cały czas ma powiedzmy tą samą ilość pracowników, powiedzmy 8-10, to da się kontrolować taką firmę na zasadzie wyczucia. Wiem mniej więcej, ile jest zamówień, wiem mniej więcej, ile robimy teraz, wiem, ile mniej więcej jest pieniędzy na koncie bankowym, więc jakoś to tam będzie. Natomiast jeżeli chcemy rozwijać, albo jeżeli chcemy zrobić, co ja nazywam standback, czyli żeby firma mogła działać bez nas, to absolutnie nie możemy po prostu zostawić to samemu sobie. I to jest tak jakby jazda, nie wiem, na motorze, ale z zamkniętymi oczami. Więc to tak nie może być. Trzeba znaleźć metody finansowe, żeby tam takie KPI, key performance indicators, które nam pokazują dokładnie, ile zarabiamy, nie tyle w miesiącu, ale każdego dnia. Tak naprawdę każdej minuty musimy wiedzieć dokładnie, na czym stoimy. Okej, bo Michał, jesteś tutaj kolejnym przedsiębiorcą z tego, co widzę, który nie przyjechał z milionami do Wielkiej Brytanii, więc tak w skrócie może opowiedzmy, jak ta historia wyglądała. Więc tak, przyjeżdża Michał do Wielkiej Brytanii, zaczyna od czego, tak? Moja historia była troszeczkę inna, bo ja zawsze chciałem dołączyć do wojska w stopniu oficerskim, no tylko kończyłem studia magisterskie, żeby tam pójść. Natomiast nie wiedziałem o tym, że nie mogę dostać się do Zmechu, czyli do Wrocławia, mając podwójne obywatelstwo. Ja miałem podwójne od urodzenia, bo urodziłem się w RPA. Rodziców mam Polaków, no ale tak po prostu wyszło. Więc użyłem aplikację i niestety odpowiedź była odmowna i dosłownie nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, bo miałem tylko jeden kierunek działań. Więc moim planem było przyjechanie do Anglii tylko na 2 lata, no tak jak każdy Polak, po to, żeby narobić certyfikatów, bo ja nie mogłem pokazać, robiłem, miałem różne ciekawe rzeczy, jakieś spinaczki, spadochrony, nurkowania, tylko ja nigdy nie zabiegałem o dokumentację. Więc te 2 lata poświęciłem tutaj faktycznie na tym, że co chwila latałem do Hiszpanii czy w inne miejsca, żeby zdobywać papierki, tak żeby zalać wojskowych przy kolejnej aplikacji. Natomiast wiedząc, że już mnie raz odrzucono, gdzieś tak po roku stwierdziłem, że muszę mieć plan B. No jakby planem B było założenie firmy i działałem dwutorowo, aplikowałem po raz kolejny, dostałem po raz kolejny odpowiedź odmowną, więc następnego dnia złożyłem wypowiedzenie w mojej poprzedniej firmie, gdzie pracowałem jako inżynier i w ten sposób powstała ta firma. Firma powstała z Twoich oszczędności, rozumiem, tak? Tak, tak, tak. Zarobionych na etacie. Tak, tylko że nie miałeś ciotki z Kanady, która przelała Ci miliony. Nie, nie, nie. Okay. Przyjechałem do Anglii z jedną walizką i z plecakiem, mieszkałem w hostelu razem z dealerami narkotyków, z kobietami, które dorabiały w łóżkach. Rano jak wstawałem, byłem cały pogryziony pluskwami. Tak, tak, tak. Bijatyki, pornografia zwierzęca, no naprawdę wszystko co najgorsze to Hollywood. Autentycznie. Hollywood, nawet taka śmieszna sytuacja, jak spałem w łóżku, tam były takie prycze jak w więzieniu. Ja spałem na dole, natomiast był kucharz w tym hostelu, który spał obok i on kupił sobie duży, oczywiście kradziony telewizor. I on jak wracał z kuchni, zapuszczał sobie pornosy, tylko że je zostawiał cały czas włączone. I nieważne, o której pory nocy się budziłem, cały czas widziałem po prostu przed sobą pornosy. Więc takie były to początki. Nie miałem żadnych jakichś tam złotych pieniędzy, które mi spadły z nieba, wszystko samemu. No i potem faktycznie na etacie odkładałem pieniądze i zaoszczędziłem 12 tysięcy funtów, z tym, że bardzo oszczędzałem pieniądze. To naprawdę ja żyłem, jak można powiedzieć. Wiesz co, ja przychodziłem przez to samo, do dzisiaj pamiętam, nie to, żebym polecał taki styl życia, po prostu ja przechodziłem przez podobny i do dzisiaj pamiętam, jak czekałem na różnego rodzaju promocje, żeby nabrać po prostu więcej torb z warzywami, czy tam były promocje z kurczakami, że jeżeli wziąłeś tyle i tyle, to
tak. Reszta była gratis. I jak moja robocza godzina jeszcze była tania, kiedy tutaj przyjechałem, to nawet po prostu bawiłem się po pracy, bo nie było więcej już nadgodzin, że porcjowałem po prostu te kurczaki osobno, żeby było na rosół, osobno było na jeden obiad, na drugi obiad. I w ten sposób sobie wyliczałem też, jeszcze sobie to wszystko w zeszytach zapisywaliśmy, ile ja tygodniowo, miesięcznie na różnych rodzajach zaoszczędzam. Tak, typu zabieram ludzi do pracy, typu dogadałem się z landlordem, podnająłem pokoje w domu, który wynajmowałem i tak dalej, i tak dalej. W skali roku mi wychodziła całkiem fajna suma. I dzięki temu, jeszcze robiąc to we dwójkę z żoną, szybko zaoszczędziliśmy w moim przypadku na pierwszą tam nieruchomość, a później bardzo szybko na kolejne inwestycje. Tak? Tak. Więc tak naprawdę na pewno w Wielkiej Brytanii świetnym przykładem. Tutaj jest Michał. Wiele takich przykładów zobaczycie też u nas na naszym kanale. Wystarczy troszeczkę tego pasa zacisnąć i można to zrobić w krótszym tempie. Jeżeli nie chcecie, no to oczywiście możecie mieć znacznie lepszą płatną pracę i żyć też na dobrym standardzie i odkładać tyle samo, co my, kiedy musieliśmy tego pasa zacisnąć. Tak? Każdy jest w różnej sytuacji. Więc mamy to pierwszą firmę, 2009 rok. Tak, 1 wrzesień, data nieprzypadkowa. Chciałem zamarkować, że to jest początek zawsze roku szkolnego, ale i też rocznica wybuchu II wojny światowej, więc to jest taki dobry start. I ja w tym dniu myślałem, że już jestem panem świata, że to już najtrudniejsze mam za sobą, założyłem firmę. I dopiero się przekonałem, jak bardzo byłem w błędzie i dopiero wtedy tak naprawdę zaczęły się ciężkie, bardzo ciężkie czasy. Z tym, że moja koncepcja na firmy była zupełnie inna, czyli mimo, że przygotowywałem biznesplan przez 9 miesięcy, to po rozpoczęciu wszystko musiałem zmienić. Dlatego, że ja zakładałem, że ja w ogóle nie będę miał produkcji, tylko będziemy znajdywali projekty w Londynie, potem zlecali podwykonawstwo gdzieś na północy Anglii, bo jest trochę taniej, i potem tylko zarządzać całą logistyką. Czyli chciałem być pośrednikiem. Tak. Mhm. To można powiedzieć, tylko żeby po prostu zarządzać projektami. Ale życie zweryfikowało. Tak jest, bo był kryzys ten poprzedni, nieobecny i żadna firma nie chciała wpłacić żadnego depozytu. Oczywiście nieważne, jak dużo bym oszczędzał, bym nie miał tyle oszczędności, żeby móc założyć za duży projekt. Więc bardzo szybko musiałem wszystko zwrócić do góry nogami i faktycznie wtedy znalazłem taki mały garaż, do którego się przeniosłem i to było następnie moim biurem, czyli dwa kartony i puszka farby. Czyli wiesz co, czyli tutaj nic się nie zmienia. Dalej ta sama okrapana historia, gdzie zaczyna się od garażu, tak jak zaczynał Ford, tak jak zaczynał Steve Jobs, tak jak zaczynała tak naprawdę większość znanych, sławnych przedsiębiorców. Biuro małe, skromne na początek dla jednoosobowej firmy. Tak, to w ogóle to biuro to w ogóle nie było biuro, tylko ja poprosiłem tej firmy, która wynajmuje biura, żeby mi znaleźli jakieś bardzo tanie biuro i to była chyba kamera tuż obok windy, która w ogóle nie była używana, więc dali mi to i tak nawet się dziwnie patrzyli, wiedzieli, że Polak, no to wiadomo. Tutaj kamerzysta, który nas nagrywa, się śmiał z pierwszy raz z mojego pierwszego biura, które pani na recepcji przy nim kiedyś powiedziała, że to jest boxroom. Więc moje pierwsze biuro to był taki boxroom i Jakub do dzisiaj ma z tego żarty, że kiedyś gdzieś też powinniśmy zrobić historię z naszego biura. Więc tak, tu jest ta wielka na początek produkcja, gdzie podejrzewam, outsourcowałeś pracę, tak? Czyli... Znaczy nie, wszystko już tutaj robiliśmy, tylko że spawacze przychodzili po godzinach pracy. To byli moi znajomi z poprzedniej firmy, którzy przychodzili i po prostu spawali. Ja nie potrafię spawać i nie zamierzam się nauczyć, bo to jest wielka pułapka, jeżeli właściciel firmy potrafi robić to, czym się firma zajmuje, bo wtedy zamiast myśleć o rozwoju firmy, wchodzi w te niepotrzebne szczegóły. Tak, więc ja nie potrafiłem, musiałem polegać na zewnętrznych pracownikach. No ale to był dobry start i tak naprawdę jeszcze uważam, że to nie jest przypadek, że dobre firmy zaczynają w garażu, dlatego że one są wtedy budowane na zdrowych zasadach. Znaczy, że one potrafią na siebie zarobić, żeby zainwestować, tak, żeby dalej się rozwijać. Firmy, które zaczynają z dużym kapitałem i zaczynają pakować pieniądze, wyglądają na początku jak wow, ale super, ale rzadko kiedy przeżywają, bo po prostu są zbudowane na słabym fundamencie, więc stąd to wynika. I badania mówią, że 75% milionerów, to są badania z USA, są to milionerzy, którzy zbudowali biznes od zera, tak? A tylko 25 milionerów, którzy dostają w spadku ten biznes przeżyje to razem. To razem z ich życie, tak? I niestety ludzie, którzy nie są nauczeni właśnie pracy od podstaw i dostają coś w spadku, nie mają tego zacięcia, co mieli ich rodzice, kiedy ten biznes budowali i te biznesy niestety w większości przypadków upadają. Więc tak, pierwszy widzę, samochód dostawczy 2009 w tym samym roku, czyli to wszystko wydarzyło się w tym samym roku. Tak. 2010 rok, tutaj co widzimy, zmiana tutaj przenieśliśmy hali, tak? Się z tego garażu na inną halę i to jest naturalne.
normalne. Każdy, kto zakłada swoją firmę, zazwyczaj jest dobry w tym, co robi, czyli ma stałych klientów, oni polecają nowych, więc jakby ten rozwój jest bardzo naturalny. Więc tak samo myśmy się przenieśli do hali obok, z tym, że ta hala wyglądała jako bora i zawsze się jej wstydziłem. I tak naprawdę to były dla mnie trudne czasy, dlatego że ja zawsze miałem wizję takiej dobrze działającej, ładnie wyglądającej firmy, a siedzieliśmy w takim czymś. I tu jest ciekawości, ta hala była używana do przetrzymywania trupów, zanim były wysyłane samolotem na Bliski Wschód. No i kiedyś właściciel mi to powiedział... Może tak sprecyzujmy, żeby ktoś tutaj myślał, że tam był jakaś mafia działacz. Po prostu chcieli chować nieboszczyków w swoich rodzinnych krajach. I to był taki, nie wiem, jak to było. Kargo, tak. Po prostu ludzi, tak, no. Nieboszczyków. No i ten właściciel kiedyś się zaśmiał, że jakbym chciał udawać większą firmę, kiedy zapraszam kontrahentów, to że on mi pożyczy parę tych trupów i postawi przy maszynie. Tak, taki angielski humor. No. Okej, okay. I tu już widać, ta firma już od środka, tak widać gabarytowo, już znacznie większa. Nawet widać, już mieliście nawet suwnicę, więc tutaj podejrzewam, że musieliście pracować własnymi mięśniami, tak? Tak, była ciężka praca, aczkolwiek przez to, że mnie wojsko nie chciało, a zawsze mnie interesowały jednostki te ciekawsze, nazwijmy specjalne, to ja miałem strasznie dużo niezużytej energii w sobie. Ja po prostu czułem się niespełniony i mi to było potrzebne, żeby tą całą energię z siebie wydusić. Więc to, że tam gdzieś po nocy gdzieś musiałem tą stal tachać, gdzieś tam jakimiś metodami dźwigni podnosić i tak dalej, to po prostu tego potrzebowałem. A pierwszym kiedy słyszałem, że zanim miałeś swojego pierwszego dostawczaka, to na rowerze pierwszą stal dostawczak. Tak, to jeszcze wtedy, kiedy byłem w tym biurze, już wtedy zorientowałem się, że te duże projekty niestety nie będą łatwe i zacząłem przyjmować takie małe zlecenie i faktycznie pierwsze zlecenie było na taką blachę gdzieś tak metrową tej wielkości. Nie chciałem autem jechać, bo oszczędzałem, bo wiedziałem, że to nie będzie łatwe. No i po prostu przypiąłem do roweru. Ruszyłem wcześniej, żeby nie było siary. Niestety nie wziąłem pod uwagę, że ta ciężka blacha spowoduje, że jazda na kolarzówce będzie bardzo niebezpieczna, bo każdy kamyczek mógł mi uszkodzić oponę. Niestety też pech chciał, że klient przyjechał wcześniej, no i pod tym biurowcem zobaczył mnie na rowerze z tym kawałkiem blachy. No naprawdę to mi było po prostu wstyd. Chciałem no ale już dzisiaj jakby zobaczył to, co robisz, to pewnie byś się nie śmiał. Tak. Tu widzimy już ten sam zakład, słuchajcie, jest całkowicie odnowiony, ładnie zrobiony plac, widzę niepotrzebne jakieś krzaki. Zostały usunięte, odmalowane, czysto, ładnie, schludnie, tak? Czyli już jest po naszemu. Pierwszy zatrudniony po zdjęciu już widzę pracownik na administrację, tak? Tak. Tu mnie też takie zawsze przełomowe momenty były, że pierwsza osoba na etacie, to też się dobrze pamięta. Mhm. Tutaj ten pan? Tutaj w 2012 roku osiągnąłem taki moment, gdzie znienawidziłem swoją pracę. Zrozumiałem, że jestem niewolnikiem swojej firmy, pracowałem wiele godzin, nie miałem czasu na swoje życie prywatne, lubiłem sport, przestawiałem uprawiać sport i wpadłem w co można nazwać pracoholizm, gdzie wstawałem rano, żeby nadrobić zaległości, byłem zmęczony po poprzednim dniu, potem mając cały dzień przed sobą, pomyślałem, dobra, po co mam się tam męczyć, teraz zrobię to później. Czułem się winny, gdybym wyszedł wcześniej o pracy, czyli o 4 lub 5, więc zostawałem do 22, do 23, mówię, dobra, już jestem zmęczony, to przyjdę jutro wcześniej rano i nadgonię i tak dalej. No i to jest ta pułapka. Błędne koło i na szczęście będąc koło Heathrow, bo to było też na ścieżce podejścia, patrzyłem na samoloty w Virgin Atlantic i zawsze mi to dawało do myślenia, bo o ile British Airways, czy nawet LOT, czy inne, to są państwowe linie, natomiast Virgin Atlantic jest w rękach prywatnych, czyli Richarda Bransona. Tak. I ciągle się zastanawiałem, ja wtedy miałem, powiedzmy, jeszcze w tym garażu, miałem dwóch pracowników już na stałe, ale i tak bardzo dużo pracowałem i naprawdę no, nie miałem życia swojego. I pomyślałem, co ja robię nie tak, bo jest gość, który ma ponad 400 firm, ma linię lotniczą, wiadomo, że nie jest ani pilotem, ani nie rozpakowuje walizki, ani nie siedzi na wieży kontrolnej i tak dalej. Też wiadomo jest, że Richard Branson nie ma 10 głów i nie wiadomo ile rąk, po prostu jest takim samym osobą jak my, więc ja wiedziałem, że ja coś robię nie tak, a nie, że brakuje mi czegoś i po prostu bardzo chciałem się dowiedzieć, co to jest, czego mi brakuje i długa historia, ale w skrócie po prostu z takiego Włocha spotkałem, którego kojarzyłem z zupełnie innych środowisk. Byliśmy na spotkaniu biznesowym, nie znałem nikogo innego, tylko jego, więc podeszliśmy i przy winku zaczęliśmy rozmawiać. Ja mu przedstawiłem moją sytuację i on powiedział, musisz przeczytać książkę E-Myth. Akurat miałem tą książkę, bo w momencie, kiedy zakładałem firmę, taki mój znajomy mi dał, powiedział, Michał, zakładasz firmę, musisz to przeczytać. Tak popatrzyłem na okładkę, mówię, E-Myth, jakiś tam pewnie internetowy, myth, dobra, nie interesuje mnie to. No ale ten znajomy mi powiedział, że muszę przeczytać, tak zacząłem czytać, nie mogłem skończyć. Usłyszałem, przez całą noc czytałem i tam były odpowiedzi na wszystkie moje trapiące pytania, że jak to jest, że mi nie wychodzi, a inne firmy zatrudniają po kilka tysięcy osób. I mając na myśli, że mi nie wychodzi, nie zawsze finansowo, bo ja wtedy bardzo dobrze zarabiałem. Tak naprawdę tak, to były bardzo dobre. Tylko czasowo. Tylko nie miałem czasu i po prostu czułem się jak wrak człowieka.
No i faktycznie jakby wtedy zorientowałem się, że firma powinna działać bez właściciela. I ta myśl po prostu była dla mnie takim olśnieniem, że aha, wiem, gdzie robię błąd. Ja byłem w samym centrum firmy, kiedy tak naprawdę firma powinna sama z siebie działać, a właściciel powinien być gdzieś z boku, tą taką duszą, gdzieś tam przejść się, zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje. No jak gdyby wpadłem w tą pułapkę, w którą większość... Dobrym aniołem, który tylko po prostu czuwa, tak? Tak, dokładnie. I on jest autorem tej książki, a ponieważ byłem tak wdzięczny za to, że uwolniłem się od tej firmy, poprosiłem, napisałem do niego maila, czy mogę się z nim osobiście spotkać. A możesz powtórzyć, jaki jest tytuł tej książki? Co to jest za książka? To jest E-Myth. Po polsku to jest mit przedsiębiorczości, okay. Michael Gerber. Super. A E-Myth to jest skrót od Entrepreneurial Myth, czyli jeżeli jesteś dobry w tym, co robisz, to myślisz, że będziesz dobry w założeniu firmy, która robi to coś. Czyli to takie no, typowe. Okej, okay. I tutaj widzę na kolejnym zdjęciu, podejrzewam, tak patrzę po tych panach, to nie są panowie budowlańcy, z którymi współpracujesz, czy kowale, których możliwe gdzieś tam masz na produkcji, tutaj żartobliwie się śmieję. Co to jest, słuchaj, za team? To jest team z Polski, z Warszawy, firma Opcja.pl. Jest to team, z którymi budujemy software. Bardzo szybko zorientowałem się, że żeby nasza firma mogła działać tak jak dobrze naoliwiona maszyna, potrzebujemy bardzo dobry system. Oczywiście zrobiłem jakieś rozpoznanie gotowych systemów, ale niestety stal, podobnie jak kable, mają ten problem, że mamy długość elementu. Większość systemów ERP, czyli do zarządzania całej firmy, mają sztuki, czyli na przykład jest kubek, tak. Jeden kubek, w boksie 20 tych i na palecie tyle i tyle, a stal ma długość, czyli jeżeli by się wrzuciło do koszyka dwumetrowy kawałek o tym samym przekroju i trzymetrowy, to pokaże system, że mamy 5 metrów tego elementu, co nie jest prawdą. I to samo w kablu mówią, że to jest problem, który nazywa się 100 plus 200 nie równa się 300. Czyli mając drut, czy tam kabel 100-metrowy i 200-metrowy, nie możemy go sprzedać jako 300-metrowy kabel. Tak. I wiele systemów niestety... Są inne już ceny, metrażowo to jest tak samo, ale cenowo dla systemu już no i dla klienta, jeżeli potrzebuje 300 metrów kabla, a nie 100 plus 200, to już niestety nie będzie mógł z tego skorzystać. No i dlatego zdecydowaliśmy się, że napiszemy nasz własny system. Było to wielkie przedsięwzięcie i łudziłem się, że to będzie, nie wiem, parę miesięcy powstanie system gotowy. Natomiast wtedy się zorientowałem, że systemy mają to do siebie, że cały czas jest trzeba doskonalić i do tej pory cały czas coś tam I do końca życia będziesz się zmieniał i doskonalał, tak? Mamy tutaj już kolejne zdjęcia, tak? Nie wiem, pierwszy... Tak, to była nasza pierwsza taka ciężarówka z wysięgnikiem. To też było takie przełomowe, bo to już jakby jest kolejny ten etap, gdzie mamy nie 2015 każdy... rok. Patrzcie, słuchajcie, jak idziemy. 12, znaczy start na etacie, 12 tysięcy funtów zainwestowane, zaczynamy od garażu, tak? Tutaj widzę, podpisujemy jakiś agreement, tak? Tak, nie wiem, czy z Królową, czy z kim? Nie, to jest na wynajem na 10 lat lease na tą halę, w której się znajdujemy. Okej, okay, czyli podjęliście decyzję, że przenosicie się z tego zakładu na większy zakład, tak? Tak. Kiedy taką decyzję się podejmuje, tak? No bo w pewnym momencie, czy czekałeś aż, że już po prostu pękaliście w szwach, że już się nie mieściło towaru, nie mieścili się już pracownicy i czekałeś do ostatniego momentu, że okej, teraz już potrzebujemy większego zakładu i teraz jaką decyzję podejmujesz? Czy biorę troszkę tylko większy zakład, żeby pomieścić tą dzisiejszą produkcję, którą i zapotrzebowanie, jaką dzisiaj mamy? Czy już myślisz na przykład, co będzie za rok, 2, 3, 4, 5, albo żeby starczył już nam na najbliższe 5 czy 10 lat, tak? Więc jaką tutaj decyzję podejmowałeś? Dylemat jest oczywiście bardzo trudny, bo łatwo powiedzieć, przesuńmy się do, znaczy przenieśmy się do jakiejś bardzo dużej hali, ale niestety wtedy zwiększamy trwałe koszta, więc to trzeba bardzo uważać. I myśmy faktycznie zrobili tak, że ja wiedziałem, że trzonem naszych operacji będzie system IT i wolałem gnieździć się w tym poprzednim miejscu, gdzie już naprawdę już pękaliśmy w szwach. I gdzieś tak o 2 lata za długo tam byliśmy, ale mówię, to było wszystko planowane, bo nie chciałem się przenieść do trochę większej hali, która po roku, dwóch by się okazała, że jest za mała. I trzeba znowu się przenosić. Koszta przeprowadzki są dosyć duże, już wtedy też chciałem w maszyny mocno zainwestować, gdzie wiadomo, że jest potrzebne miejsce i dlatego żeśmy trochę przeczekali i to był strzał w dziesiątkę. Kolejne lata? Tak, kolejne lata to był dzień przeprowadzki, czyli jak widać jeszcze dosyć mały zespół, ale już mieliśmy gotowy system IT, gdzie wiadomo było, że już będziemy mogli to skalować. I faktycznie tak się potoczyło. Tutaj już ta nasza hala. Większa hala, tak. Tak. Większa hala, ale i też mało, słabo zagospodarowana. Natomiast potem bardzo szybko kupiliśmy jedną maszynę i drugą i to zaczęło naprawdę już dobrze. I mniej się wypełniło, tak? Tak. Kolejne widzę etapy, tutaj widzę, wjeżdżają kolejne maszyny na halę. Mr. Beam. Mr. Beam jest platformą internetową do sprzedaży stali.
tym, że ona działa troszeczkę jak Uber, gdzie to jest platforma, gdzie współpracujemy z lokalnymi fabrykatorami w całej Anglii. Jeżeli ktoś zamawia na przykład w Manchesterze, to tam jest firma Jacksteel i ona dostaje to zamówienie i my tylko bierzemy jakiś procent od tego zamówienia. Ja tutaj dodam małą dygresję od siebie. Zobaczycie, jeszcze przejdziemy do wielu innych punktów dzisiejszego odcinka, gdzie pokażemy produkcję i tak naprawdę poruszymy masę tematów związane z procesem i automatyzacją. To jest, słuchajcie, świetny przykład tego, że wchodzimy w XXI wiek, pojawia się internet, świat się cały czas zmienia i co się dzieje? Wielu właścicieli firm, którzy troszeczkę są być może pyszni, arogancy, już myślą, że wszystkie rozumy pozjadali, tak? Tak często my jako młodzi myślimy o naszych rodzicach, później nie wpadnijmy, słuchajcie, w to, że my będziemy traktowali tak nasze dzieci, tak? Bo być może nasze dzieci będą już z innego pokolenia i będą w kolejne technologie wchodziły. Morał jest tego taki, świat się zmienia i my musimy zmieniać się wraz z nim. Jeżeli tego nie robicie, stoicie w miejscu, to tak naprawdę się cofacie i wolny rynek was wykończy. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy kryzys powirusowy. Więc tutaj stworzyliście platformę, na pewno jakiś też to jest przełomowy moment. Tu widzimy dalej w tym samym roku Hala. Robot, to wygląda dosyć ciekawie. Tak, robot znowu, cały czas patrzymy na jakieś nowinki technologiczne w świecie stalowym i patrzyłem na to w ten sposób, że już są maszyny, które praktycznie robią wiele, jeżeli chodzi o przeróbkę stali, czyli otwory i tak dalej. Powstają powoli roboty spawalnicze, które po prostu spawają, więc sobie pomyślałem, skoro już inni się tym zajmują, to szkoda naszego czasu, pomyślmy o tym, co będzie po tym etapie. No jakby wyszło na to, że to na pewno będzie drukowanie stali w 3D. No i dlatego zaangażowaliśmy się z uniwersytetami tutaj w Anglii, przede wszystkim z Cranfield, ale też Warwick i Bath. Też w Londynie z UCL-em, gdzie po prostu prowadzimy takie badania, w jaki sposób można drukować połączenia stalowe. No i dosyć fajnie to wygląda, potem pokażę taką próbkę, jak takie połączenie wygląda. Okej, okay, kolejny jest jakiś event pewnie związany z edukacją, podejrzewam, tak? Tak, to też jest to, co mówiłeś, że nie można stać w miejscu, ale to nie tylko chodzi o to, żeby rozwijać firmę, ale też trzeba się non-stop edukować i ta edukacja się nigdy nie kończy. Więc my tak samo, najpierw mieliśmy to szkolenie IMYTH, w zeszłym roku robiliśmy kurs Scaling Up, który trwał przez rok tutaj w Londynie, ale i też jako załoga, powiedzmy ten Senior Management Team, czyli zarząd, byliśmy w Stanach na kilka dni, co było dosyć fajne, integracyjne, bo byliśmy trochę pozwiedzać Grand Canyon i inne ciekawe miejsca. A przy okazji też szkolenie i jakby daje nam to tą nową energię i pasję do rozwijania. Edukacja nad własnym biznesem jest tak naprawdę całkiem inna niż taka edukacja w szkole. W szkole, gdzie mamy jeszcze edukację z czasów Bismarcka, gdzie tak naprawdę jesteśmy uczeni do tej epoki, w której dzisiaj jesteśmy. Więc wielu się może tak naprawdę edukacja źle kojarzyć, bo uczymy się rzeczy, których tak naprawdę nie wiemy, do czego mają się nam przydać w życiu. Tak, tak. A z kolei bardzo dużo są braki, bardzo duże braki są w przedmiotach, które mogą być pomocne w życiu, tak? Więc niestety dopiero jak kończymy tą obowiązkową szkołę, bądź nawet i wcześniej, tak? Ale uważam, że powinniśmy edukować właśnie dzieci z finansów, z życia więcej niż osoby skupiać się na tym, żeby mieć, nie wiem, najlepsze oceny z biologii, geografii, chemii, gdzie tak naprawdę ja chemii do dzisiaj niczym nie używam, tak? Żadnego bimbru nie robię, ani nic z tych rzeczy, więc mi się osobiście nie, w ogóle nie przydała, tak? A gdybym stwierdził, że będę robił produkcję alkoholu, to bym wtedy może zagłębił się wtedy w tą chemię. No ja mam bardzo chemię. Podobnie, w czasie studiów mieliśmy tak zwane przedmioty odchamiacze, czyli zamiast tylko matematykę i mechanikę klepać, musieliśmy robić inne. No i sobie wybrałem marketing, bo pomyślałem sobie, że podbiję sobie średnią, tak żeby łatwiej było stypendium dostać i przedmiot po prostu znienawidziłem. Marketing dla mnie to był krew jak krew z nosa i to był jedyny przedmiot w czasie całych studiów, które o mało nie zaliczyłem w pierwszym terminie, czy tam już musiałem poprawkę robić. Dostałem trójkę i zamiast mi zawyżyć średnio, to mi zaniżyło i znienawidziłem marketingu. Natomiast kiedy już firmę prowadziłem i nauczyłem się, czym tak naprawdę jest marketing, że to się sprowadza do emocji, do uczuć ludzkich, to się stało piękne i po prostu uwielbiam całe zagadnienie marketingu. I tak samo jest z polecaniem książek. Ja zawsze mówię ludziom, żeby czytali książki, bo książki naprawdę mają wiele wiedzy w sobie, ale prawda jest taka, że ja sam znajduję to dosyć ciężkie, żeby się zmusić do czytania książki. Dlatego czekam, aż mam jakiś problem w firmie i wtedy mam taki głód wiedzy, że wciągam książki jedną za drugą, aż się sam sobie dziwię, że potrafię tak dużo czytać. Więc tak to wygląda. I ostatnie zdjęcie, widzę kolejny jakiś zakład, tak? Builders Beams.
Tak, to była konkurencja, którą wykupiliśmy w zeszłym roku. Co prawda to była grupa firm i oni ogłosili upadłość, więc myśmy wskoczyli w odpowiednim momencie, żeby ich wykupić. Pozyskaliśmy klientów i troszeczkę know-how, natomiast zrezygnowaliśmy z tamtego punktu, bo po prostu dopiero decydując się na ten zakup, a mieliśmy bardzo mało czasu, bo to było w likwidacji, już tam były jakieś tam możliwość, że bailiffs przyjdą, czyli komornik, tak, więc musieliśmy bardzo szybko podjąć decyzję. I bardzo się cieszę z tego, że wykupiliśmy tą firmę, dlatego że teraz, kiedy jest ten kryzys, bardzo dużo się dzięki temu nauczyłem. Kilka lat się szykowałem do tego, żeby wykupywać firmy, no i teraz, mając to doświadczenie, jestem dużo bardziej doświadczony i wiem, jakich błędów nie popełniać. I największym błędem, jakim zrobiłem, było wzięcie ludzi. Ludzie mają swoje prawa, jeżeli chodzi o przepisy prawa tutaj pracy, więc jeżeli ktoś ma taką sytuację, to polecam kupowanie assets, tangible assets, a nie zakładów z ludźmi. Nie to, słuchajcie, żebyśmy tutaj źle się wypowiadali, tylko po prostu jest inna kultura pracy. Z jakiegoś powodu te zakłady upadały i prawdopodobnie, znaczy ja jestem pewien, tak, że to nie jest wina na tyle samych pracowników, tylko ja zawsze mówię, wina, ryba psuje się od głowy. Czyli wina jest tak naprawdę właścicieli, generałów, czyli tak naprawdę psuje się to od góry, bo nie umieli w odpowiedni sposób ustawić procedur, procesów i wprowadzić odpowiedniej kultury pracy. Tak, tak. Więc tak naprawdę nigdy nie winę pracowników, tylko zawsze winię osoby od góry. Tak? Tak, więc ci ludzie już weszli w pewien nawyk i później nie mogli się dostosować do twojej kultury. I jest też coś, co się nauczyłem dzięki tej transakcji, że jedną rzeczą są liczby, czy ta firma na siebie zarabia, czy nie i tak dalej, a drugą jest właśnie kultura panująca w firmie i tej drugiej się nie zmieni. Pierwszą można zmienić, natomiast drugiej naprawdę bardzo ciężko i naprawdę bardzo dużo się staraliśmy tam, żeby ich zmienić i na szkolenia ich wysyłaliśmy i tak dalej. Niestety ta indoktrynacja jest praktycznie niemożliwa. A jak przychodzi ktoś świeżo do zakładu, no to już jest w zakładzie, gdzie panują takie reguły i do takich się musi dostosowywać. Nie ma innych lub nawyków. Lub zostaje wydalona, bo nie pasuje. To dokładnie. Dokładnie, więc tak. Tu jest za nami zakład, ale zanim przejdziemy do zakładu, to jeszcze porozmawiamy o people, czyli o osobach, które budują razem tutaj miejsce dowodzenia w twoim biurze. Powiedz mi, Michał, jak to się dzieje, że firma może działać bez właściciela? Czy to jest w ogóle możliwe? Mało tego, jest to konieczne. Chodzi o to, że tak jak wspominałem podczas tej historii rozwoju firmy, zazwyczaj właściciel wpada w pułapkę, gdzie buduje firmę wokół siebie i to w naturalny sposób, bo jest bardzo dobry w czymś, więc zatrudnia tak zwanych asystentów. No i niestety wraz z rozwojem coraz bardziej te osoby atakują, bo cały czas mają jakieś pytania, cały czas się pytają jakieś decyzje, do momentu, gdzie po prostu już naprawdę mamy wszystkiego dosyć. Ja to przez to przechodziłem i dlatego mogę po prostu powiedzieć, jak z tego wyjść. I tutaj kluczowe jest, żeby sobie uświadomić, że firma powinna być jak samochód. Samochód działa bez wynalazcy. Jeździ sobie, kierowca, który nawet nie musi się znać, jak działa silnik, może się nim posługiwać. Ale co jakiś czas trzeba jechać z tym autem do serwisu, gdzie tam sprawdzą, jakieś tam kluczowe elementy wymienią i troszeczkę oleju doleją tam, gdzie trzeba. I tak samo w samochodzie mamy tablicę rozdzielczą, na której widzimy i prędkość, i ilość paliwa i tak dalej. I tak właśnie powinna firma funkcjonować. Mamy wskaźniki, nazywane KPI, Key Performance Indicators, które nam pokazują dokładnie, jakie jest, nazwijmy to, zdrowie tej firmy. I teraz tak, żeby firma mogła działać bez właściciela, i tutaj nie chodzi tylko o to, że bez właściciela, ale tak naprawdę bez żadnej kluczowej osoby. Tu nie chodzi o to, że po prostu bierzemy jakiegoś innego, nazwijmy to, naiwnego, który wskoczy w nasze miejsce i ta osoba będzie miała beznadziejne życie, bo będzie musiała teraz całym tym chaosem zarządzać, tylko chodzi o to, że firma musi działać jak maszyna. I z tego składają się dwie części. Jedna to jest ten szkielet, czyli to są te systemy i procedury, jak ty to nazywasz, procesy, a druga część to jest ta miękka, czyli ludzie. Tak samo jak nasz organizm jest szkielet, który jest tym czymś, co trzyma wszystko razem, a mięśnie powodują, że to się wszystko rusza. Jedno nie może działać bez drugiego. Gdybyśmy mieli tylko procesy, no to by nic nie działało, a gdybyśmy mieli tylko ludzi, to mamy ten chaos, o którym właśnie wcześniej wspominałem, kiedy po prostu ludzie ganiają w kółko i każdy wie wszystko o wszystkim. To jest bardzo charakterystyczne, kiedy firma nie ma procesów, to naprawdę każdy jest musi umieć. Burdel. Tak. Tak. Dokładnie i mało tego, każdy właśnie musi wszystko umieć. Jak rekrutujemy, to potrzebujemy omnibusów, którzy potrafią wszystko. Taka osoba, tak jak dołącza do nas, to nie wie, czym ma się zająć, więc zajmuje się trochę tym, trochę tamtym. Po paru miesiącach jakoś tam się wplata w ten cały harmider. Chaos. Tak, dokładnie. Więc tak to wygląda. No i teraz tak, tu mamy dokładnie ten podział, to jest ta część miękka, czyli to są te nasze wartości i nasi ludzie tutaj
tutaj w tej firmie muszą żyć w zgodzie z tymi wartościami. To nie znaczy, że... Ja ci przerwę. To może już wiemy, że mają żyć w zgodzie z tymi wartościami, a to może przejdziemy punkt po punkcie, jakie są te wartości. Chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że każdy może do nas dołączyć i się dopasować do tych wartości. Te wartości zazwyczaj my mamy wyniesione z domu, w jaki sposób zostaliśmy wychowani i tak dalej. Albo do nas osoba pasuje, albo nie. I niestety może być najlepsza na świecie w tym, co robi, ale jeżeli nie pasuje, jeżeli chodzi o te wartości, to niestety u nas długo nie posiedzi. Czyli tak, wartości, no to jak widać, teraz będę mówił po polsku, zresztą postaram się, czyli, o, nawet nie wiem jak, perfect outcomes, mam nadzieję, że każdy wie, o co chodzi. I uwielbiam tą grę słów, bo perfect, jak wiemy, czyli perfekcjonizm, ale z drugiej strony rezultaty. I chcemy, żeby te rezultaty były jak najlepsze, ale żeby nie było tak, że marnujemy czas na to, żeby perfekcyjnie, bo nigdy nie będzie rezultatu, ale i też, żeby nie robić tylko rezultat po łebkach, bo wtedy nie będzie tej jakości. I zasada jest taka, że 51% nacisku kładziemy na rezultat, 49% na perfekcyjność. Następnie respekt. Chodzi o to, że po prostu się szanować. Spędzamy 8 godzin w pracy, nieraz jest to więcej niż z naszymi najbliższymi, tak. Jak się doliczy czas spania i dojazdu. Dojazdu, dokładnie. Więc czemu sobie robić miejsce pracy, w którym ludzie nienawidzą być? W tym samym czasie możemy stworzyć sobie miejsce, gdzie po prostu ludzie się dobrze czują, mają co robić, mają zadania, kończąc zadania czują się dobrze, ale i też mają jakiś tam czas na zabawy, na jakieś tam śmichu, chichu i tak dalej, co jest też bardzo, bardzo ważne. To ja tutaj przerwę przy punkcie drugim, czyli jeżeli przychodzi osoba, która może mieć naprawdę wspaniałe skille, ale będzie osobą toksyczną, która będzie wpływała na samopoczucie innych. Jak tak. Wirus, out. Więc tu ja się też zgodzę, bo moi czempioni takich nazywam, mówią, że u mnie się czują jak w rodzinie. Ja też powiem ci, jak jadę na przykład do biura, bardzo dobrze się tam czuję ze wszystkimi ludźmi, którzy tam z nami przybywają, tak? No ale to też jest tak naprawdę, tak jak ty wspomniałeś, dobrze dopasowani do siebie nawzajem członkowie zespołu, którzy poza pracą jeszcze tak naprawdę jest ta druga część, gdzie to życie towarzyskie nasze jeszcze kwitnie, bo razem idziemy na kręgle, razem idziemy na paintballa, na go-karty, jedziemy razem na wakacje, więc jest środowisko, w którym my wszyscy bardzo dobrze się odnajdujemy i nawet poza pracą chcemy dalej ze sobą czas spędzać, tak więc to fajnie powiem, że tu jest. Kolejnym punktem mamy... Jeszcze do tego punktu dodam, że ekosystem firmy tworzą nie tylko pracownicy, ale i też klienci i dlatego tutaj pracownicy mają przyzwolenie, że jeżeli klient ich nie respektuje, absolutnie nie musimy z tym klientem pracować, mają zielone światło, żeby powiedzieć temu klientowi idź sobie gdzie indziej, komuś innemu trój życie, a nie nam. Więc tak to wygląda. Następny punkt, no to upraszczać wszystko. Uwielbiamy prostotę, może dlatego, że jesteśmy prostymi ludźmi, ale uwielbiamy prostotę. Jak coś jest skomplikowane, czy tam biurokratyczne, to my się gotujemy, my chcemy wszystko, żeby było po prostu jak najprościej. Następnie transparency, czyli uczciwość i transparentność. I też, czyli to jak gdyby dotyczy klientów, my nie oszukamy klientów, nie naliczymy jakoś sztucznie więcej, żeby go oszukać to, i tak dalej. To, co cały czas ja się spotykam jako klient w różnych miejscach, tak? Tak, tak, tak. I niestety często tracimy, przegrywamy jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, projekty, dlatego że ktoś z konkurencji da dużo niższą cenę na początku, ale potem wojuje z klientem, żeby jak najwięcej naliczyć, że to jest ekstra, tamto jest ekstra. My wolimy od razu podać cenę finalną i bardzo rzadko ją zmieniamy. Naprawdę musiało się coś dużego wydarzyć. Najczęściej jest to, nie wiem, skala była zła przy robieniu wyceny czy coś takiego, ale staramy się zawsze utrzymać. Czy to ja jako kupujący, powiem ci szczerze, bardzo tego nie lubię, czy to jest u wykonawców, jeżeli się umawiam na konkretną pracę, na cały projekt, a potem przychodzi wykonawca i mówi, no ale tutaj było jeszcze to, jeszcze tamto, rzeczy, których ja wcale nie mówię. Słuchaj, masz za cały projekt, ma być zrobiony tak jak każdy inny, kiedy robiliśmy wcześniej, za cały projekt zrób taki budżet, że ma się zmieścić, bo mam też inne oferty, wykonawców, którzy dają mi ofertę na cały projekt, tak? Więc jak wyjdzie na to, że gdzieś musiałeś jeszcze dodatkowo drzewko, ma być cały ogród zrobiony, tak? I tak, nagle znalazłeś, że no ale tam był za głęboko korzeń, ja musiałem to bardziej rozkopać niż myślałem, czy cokolwiek innego, tak sobie teraz wymyślam, to ja tej historii nie chcę słuchać, to po prostu sobie załóż, nie wiem, ekstra procent na niespodziewane rzeczy, a nie, że tak naprawdę jest kwota najlepsza, a potem wychodzi, że ta kwota zmienia się w najgorszą, tak? Tak, tak. Tylko że to działa dwie strony, bo ty jako klient też musisz się zgodzić na tą nie najniższą cenę. I to tak, ale ja też właśnie dochodzi, że też nie sugeruję się najniższą, tylko biorę te ze środka. Zazwyczaj biorę te ze środka, bo te najniższe brzmią zbyt bajecznie. Więc albo ktoś nie ma doświadczenia, albo tak naprawdę nie wie co robi, tylko chce pozyskać klienta i potem mogą wyjść inne tak naprawdę losowe zdarzenia.
Te tak. Najdroższe to ktoś szuka naiwnika i prosty przykład naszego projektu deweloperskiego, gdzie stawialiśmy osiedle i przyszedł jeden z usługodawców, który chciał zrobić nam drenaż, uwaga, za 105 tysięcy funtów. Inni dali oferty na 34-35 tysięcy funtów, tak? Więc mamy trzykrotność. Więc w moim przypadku gdzieś ze środka szukamy tych najlepszych. Tak. Oczywiście stawców. Mamy też mnóstwo takich sytuacji, gdzie klient dostaje gdzieś u konkurencji jakąś tam cenę 600 funtów mniej. No i mówisz, za tą cenę to można wakacje jechać. No i faktycznie może, tylko że potem historia idzie tak, że ta stal nie pasowała, potem trzeba było kogoś wziąć na budowę i finalnie musiał ponad 600 zapłacić, żeby to było dobrze i zmarnował 2 tygodnie czasu i tak dalej. Tak, i jeszcze ten czas trzeba swój policzyć, bo ile jeszcze dodatkowo czasu spędził na telefonach i na rozmowach z innymi ludźmi, bądź na reagowaniu na te zdarzenia. To jest bardzo ważna rzecz, której ludzie nie liczą. Czas, tak? A czas to jest złoto XXI wieku. Dokładnie. I punkt piąty? Czyli to jest punkt, który nam bardzo pomógł teraz w czasie kryzysu. Jedyną stałą jest zmiana, czyli trzeba być przygotowanym na to, że wszystko jest zmienne, trzeba się bardzo szybko adaptować, jak to po angielsku mówią pivot, czyli zmieniać kierunek działań. I u nas w firmie ludzie już są przyzwyczajeni dzięki temu, że mamy to zapisane jako wartość, jako nasz core value, gdzie rzeczy się zmieniają. Jeżeli coś robiliśmy coś wczoraj tak, to licz się z tym, że dzisiaj, od dzisiaj robimy coś inaczej. A cały czas coś zmieniamy. Wielu osobom zmiany bardzo ciężko przychodzą. Są różne charaktery, tak naprawdę, i niektórzy bardzo szybko się adaptują i tak naprawdę lubią zmiany, bo wtedy nie jest im nudno w pracy, a inni wolą na przykład bardziej stałe miejsce pracy, gdzie niewiele się zmienia, przyzwyczaja się do pewnych schematów i tymi schematami działa. Tak? Więc no ale my chcemy tych, którzy chcą się też zmieniać i też sami, bo to też jest ważne, że to cała firma musi chcieć tych zmian, a nie, że właściciel cały czas mówi, dobra, zmieńmy coś, a pracownicy mówią, Jezu, znowu jakieś tam zmiany, więc to jest ten cały, ten taki, no ta kultura w firmie. Oprócz tego mamy takie niepisane zasady, gdzie my lubimy ciężko pracujących osób, ale z głową, dlatego mamy tutaj taką zasadę biegacza sztafetowego, że jeżeli dostajesz zadanie, to biegnij z tym zadaniem, czyli skończ go jak najszybciej możesz. Chyba, że już skończyłeś to zadanie i przekazujesz komuś innemu lub po prostu z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie tego zrobić. Innymi słowy, to oznacza, że pracownicy mają przyzwolenie na to, żeby nic nie robić, kiedy nie ma pracy. Nie ma sensu udawać, że jest robota, żeby gdzieś tam za szczotkę łapać, kiedy szef idzie i tak dalej. Bo po 5 razy zamiatać to samo miejsce. Tak, więc mają przyzwolenie, że tak, jeżeli jest praca, mają jak najszybciej to zrobić w normalnym takim tempie, ale potem sobie spokojnie mogą siedzieć, papieroska palić, czy tam po prostu sobie opowiadać i wtedy, kiedy znowu wpadnie zadanie, znowu muszą skoczyć i działać. I tak naprawdę my jako ludzie funkcjonujemy, dlatego jest to zasada biegacza sztafetowego, bo jak jest sztafeta, to z 4 osób tylko jedna osoba biegnie na maksa, reszta się tam rozgrywa. Nie wiem, czy to przyjdzie. I to mówi pracodawca. Kiedy ja byłem jeszcze na etacie, to była zasada taka, że jak nie masz co robić, to udawaj, że coś robisz. I cały czas trzeba było po 1 000 000 razy zamiatać te same miejsca, chociaż zamiotło się wczoraj, przedwczoraj, przedprzedwczoraj, bo wyrobiliśmy się szybciej z targetem. I tak naprawdę narastała frustracja, kiedy robisz coś, co widzisz, nie ma większego sensu. Nie? I na pewno wiele takich później czynników składa się na takiego pracującego, tak jak na mnie. Ja jestem tak naprawdę wdzięczny, jestem bardzo wdzięczny, że właśnie tak te zakłady pracy działały, bo one popychały mnie do tego, żebym szybko uciekł z tych etatów i zaczął robić coś swojego, więc ja jestem naprawdę wdzięczny, bo być może gdybym trafił na taką kulturę pracy, jak wy macie tutaj, to bym może stwierdził, no dobra, no w sumie jest mi dobrze, jest dobra atmosfera, po co ryzykować, po co się starać, po co brać jeszcze dodatkowy stres, żyje mi się dobrze i może bym został na etacie, więc ja jestem ekstremalnie wdzięczny za to, że co mnie w tym życiu spotkało, że dzięki temu pchnęło mnie to gdzieś na kolejne etapy. Tak, czyli ta druga strona, jedna to jest, że lubimy ludzi, którzy ciężko pracują, ale z drugiej strony uwielbiamy też sobie żartować, więc często jakieś będą dowcipy i no, widać uśmiechnięte twarze i to jest jakby piękno, że przychodzimy, żeby pracować, ale znajdujemy tę chwilę tak, żeby sobie po prostu żartować. Tu jeżeli kiedyś poznacie tutaj naszego kamerzystę Jakuba i będziecie mieli okazję pojawić się być może na naszym evencie, bądź jakiś w warsztatach, to zobaczycie, że Jakub na przykład jest mistrzem czarnego humoru i to samo mamy w biurze, że rzuca tymi żartami. Niekiedy różnie się są odbierane, ale zawsze i dziewczyny i chłopacy się śmieją, więc atmosfera jest zdrowa, co jest bardzo ważne. No tak.
Więc rozmawialiśmy tutaj o tych miękkich stronach firmy, to przejdźmy teraz do tej może bardziej skomplikowanej, tak? Jak to się dzieje, że jest tak dużo ludzi, kupujący, dostawcy, produkcja, administracja, właściciel jeszcze, który nad tym wszystkim musi czuwać. Jak to wszystko jest poukładane, że w ogóle to jeszcze nie wykoliło się tutaj? No tak. No pytanie jest, co jest trudniejsze, czy ta miękka strona, czyli ludzie, którzy mają swoje humory i nastroje, czy właśnie te procesy, które jednak są no, dosyć powtarzalne. Czyli teraz tak, jeżeli chcemy, żeby firma mogła działać bez właściciela lub kogoś, jakieś tam specyficzne osoby, trzeba wszystko udokumentować. Wszystko musi być zrobione jako procedura, jak system, jak proces. Wiele osób myśli, że ich firma się do tego nie nadaje, bo na przykład robią usługi. Natomiast prawda jest taka, że praktycznie każdy biznes się da usystematyzować oprócz artystów. Nie możemy powiedzieć artysta, słuchaj, tak, masz KPI, 3 obrazy dziennie i trzaskaj tutaj. Ma wenę lub nie ma weny. Tego nie jesteśmy skalować. Natomiast każdy inny biznes naprawdę się da. I bardzo dobrym przykładem jest McDonald's kontra ktoś, kto ma budkę z zapiekankami. McDonald's zrobił ponad 30 tysięcy punktów na świecie, a ktoś, kto siedzi po 12 godzin, 16 w tej budce, musi cały czas tykać. Fajny przykład dałeś, jeżeli ktoś jest tutaj z zachodniopomorskiego, słuchajcie, w takim małym mieście w Sławnie robią najlepsze hot dogi na świecie, naprawdę. Byłem w różnych miejscach na świecie, jest mała budka i robią tam najlepsze hot dogi na świecie. Ja ich wielokrotnie pytałem, dlaczego wy nie macie to wyskalowane, a to próbowałem z bratem, to próbowałem z kimś innym, i ten biznes tym osobom nie poszedł i po prostu już próbowali robić ekspansję na inne miasta. Naprawdę mistrzostwo świata, najlepsze hot dogi pod Basztą w Sławnie, jeżeli kiedyś pojedziecie. Zobaczycie, że to jest mistrzostwo świata. Punkty teraz do zwiedzania w Polsce. I sami się zastanowicie, dlaczego ci ludzie nie mieli tej ekspansji. Pewnie dlatego, o czym no zaraz właśnie, powiesz. Czyli teraz procedury, procesy i trzeba po pierwsze zdecydować, w czym chcemy być najlepsi. My jako firma, która zaczęła w stali, moglibyśmy robić wszystko, czyli balustradki, jakieś balkony, schody, jakieś ozdobne elementy stalowe i bramy, i furtki, i stal konstrukcyjną. Natomiast musieliśmy się zdecydować na jednym. I wybór był dosyć prosty, stal konstrukcyjna, bo jakby była najbliższa mi sercu, bo ja lubię, jak coś powstaje szybko, ja nie lubię potem dokańczać tych detali, więc stal konstrukcyjna. I potem w samej stali konstrukcyjnej też są różne sektory, czyli czy to duże projekty, czy to małe, czy średnie, czy dla projektów rezydenckich, czy dla commercial i tak dalej. Więc trzeba zdefiniować, w czym chcemy być najlepsi, tak żeby inni wiedzieli, że jak chcesz w tej kategorii kogoś, to jest tylko i wyłącznie ta firma. Następnie tutaj mamy przykład pokazany naszych trzech różnych procesów, gdzie zorientowaliśmy się, że fabrykowanie stali dla nas to jest bułka z masłem. Bo wszystko jest ustawione, jak już produkcja wie, co ma robić, dostaje rysunki od inżynierów, to oni to bardzo łatwo zrobią. Natomiast problem jest, co my nazywamy walidacją, czyli żeby wiedzieć, co jest do wykonania, żeby potem pasowało na budowie za pierwszym razem. Jeżeli chodzi o nasz sklep online Mr. Beam, no to jest to dosyć proste, bo klient sam sobie wybiera i my dostajemy od razu już gotowy PDF z tym, co mamy. Czyli to znaczy, że klient ma określone produkty, tak jak zwykłe, na przykład na eBayu czy na Amazonie, wrzuca coś, co poczuje do koszyka, to trafia do Was do systemu i zostaje później realizowane i dostarczone. Tak, i to jest dokładnie ta zasada, którą wprowadził Henry Ford, że po prostu możesz sobie wybrać każdy kolor, tylko żeby to był czarny. I tak samo tutaj. Niestety jest, albo wybierasz taką długość, taką i takie połączenie, albo sorry, idź gdzieś do kogoś innego, kto Ci zrobi dokładnie to, co Ty chcesz, ale wtedy on zmarnuje kilka godzin i to nie będzie skalowane. Więc niestety skalowalność wiąże się z tym, że się po prostu ogranicza zakres, ale są to wtedy produkty, a nie usługa. Następnie jest to coś, co my nazywamy daily i to jest jak gdyby gro większość naszych projektów, gdzie klient przysyła to, co potrzebujemy, robimy wycenę i potem, i to jest kluczowa zmiana, gdzie w ogóle ludzie mówią, że jesteśmy zwariowani, że my tak w ogóle funkcjonujemy, gdzie klient musi zapłacić po pierwsze pieniądze z góry, a po drugie podać wszystkie wymiary z budowy. My nie jeździmy na budowę, tylko klient nam podaje. To ja przerwę, czyli różnica jest taka, że tutaj mają już gotowe produkty, które wrzucają do koszyka, czyli coś, co jest tak naprawdę najbardziej pewnie popularne, a tutaj jeżeli mają zamówienia na własne potrzeby, gdzie oni sami muszą określić, co dokładnie potrzebują, tak? Według Waszych standardów. Tak. Dokładnie i wtedy znowu my wiemy, co mamy zrobić. Inżynierowie wtedy mogą zaprojektować model 3D i wygenerować rysunki, wysłać pliki na maszyny NC i tak dalej. I znowu już potem fabrykacja jest dosyć prosta. No i trzecie to są te duże projekty, aczkolwiek my nie jesteśmy zwolennikami tego trzeciego procesu, bo niestety to jest tak troszeczkę jak usługa, czyli jest dużo problemów, bo ostatni cykl, zanim wiemy, co mamy robić,
angażuje i architekta, i inżyniera, i site managera, i całego klienta, który za to płaci. On często nie wierzy, co się dzieje. I niestety zdarzały się przypadki, kiedy nasz inżynier zobaczył jakiś błąd, na przykład w dużym projekcie, że był słup na środku dużego pokoju. No wiadomo, że nikt nie chciał mieć tam słupa, więc zaczął to kwestionować z architektem, z inżynierem i tak dalej. To zajęło 2-3 tygodnie, a potem klient końcowy stwierdził, że to przez nas projekt się opóźnił, bo myśmy stal o 2 tygodnie później dostarczyli. Mm-hmm. Nie zdając sobie sprawy z tego, żeśmy naprawdę dużo pomogli, jeżeli chodzi o jakieś tam problemy potem. No ale to taka nauczka, ale dalej chcieliśmy to jakoś usystematyzować i my, spotykając się z klientem, z dużym projektem, od razu pokazujemy im ten graf, mówiąc, że oni muszą z nami współpracować, jeżeli chcą, żeby ich projekt był skończony na czas. I naprawdę nawet takie rozpisanie to, kiedy my to wysyłamy na wycenach czy na fakturach, pokazuje klientom, że my jesteśmy firmą, która ma jakieś tam procesy, procedury i wiemy, co robimy. Bo finalnie jakby nie było i nam, i klientowi zależy na tym, żeby projekt był dobrze wykonany. Czyli prawda jest taka, że każda firma, czy to usługowa, czy cokolwiek zajmująca się, jest w stanie takie procedury zrobić. Jeżeli byście chcieli się dowiedzieć dużo więcej na ten temat, bo osoby się mnie o to pytają, więc oczywiście w skalowalny sposób nagrałem szkolenie, które ja nazywam Stand Back i możecie wejść na stronę Stand Back Today, żeby się po prostu o tym dowiedzieć. Super. Uwaga, warsztaty prowadzone przez Michała są prowadzone w bardzo czytelny, przejrzysty sposób w języku angielskim. Są to nagrania wideo, ponad 30 lekcji, praktyczne przykłady oraz przewodnik, jak wszystko wprowadzić krok po kroku do własnego biznesu. Co zawiera? Między innymi budowanie zwycięskiego zespołu, zarządzanie czasem, jak prowadzić systemy oraz procedury, jak być odpowiednim liderem oraz najważniejsze, złote zasady finansowania. Specjalna oferta dla widzów naszego kanału. Po długich negocjacjach i z naciskami na to, by Michał zrobił tutaj cenę wyjątkową dla swoich rodaków, a mianowicie jest to ponad 30% po wpisaniu kodu TOWBUSZ. Wystarczy, że wejdziecie na naszą stronę www.towbuszproperty.com, w zakładce warsztaty, następnie standback. Odnajdziecie stronę Michała, gdzie po wprowadzeniu kodu TOWBUSZ otrzymacie tą rewelacyjną zniżkę. Więc tak, rozmawialiśmy o procesach, jak to ogólnie wygląda od momentu, kiedy zamawiamy ten towar, aż do jego dostarczenia, a jeżeli zagłębimy się bardziej w detale, tak, bo jest jednak duża grupa ludzi, na którą trzeba tutaj zapanować, jak to wygląda od środka, tak, ustawianie właśnie całej takiej firmy, żeby ona działała poprawnie. Znaczy, przyświecać nam musi główna myśl, że firma powinna działać bez nas, czyli bez właścicieli, ale i też bez kluczowych osób. Czyli nawet jeżeli ktokolwiek zostanie potrącony przez autobus, to ta firma musi dalej funkcjonować. Jak pomyślimy o tym, o dużych firmach typu McDonald's, jeżeli ktoś nie zjawi się w pracy, to nie jest tak, że zamykają punkt, sorry, dzisiaj McDrive nie działa, bo nie ma kogoś, to po prostu the show must go on, jak to się mówi. I teraz tak, żeby zacząć, to przede wszystkim trzeba mieć swoje wystąpienie przed swoimi pracownikami, bo jesteście liderami i musicie powiedzieć, że my chcemy, żeby ta nasza firma działała jak dobrze naoliwiona maszyna. Jeżeli chodzi o pracowników biurowych, to trzeba położyć im karteczki A6, czyli A4 podzielone na 4, od razu podziurkowane. I takie osoby powinny spisywać wszystkie decyzje, jakie podejmują, albo czemu akurat wybrały tego dostawcę, a nie tamtego, i w jaki sposób komunikują się z klientem, co mówią, kiedy odbierają telefon i tak dalej. Bo dzięki temu my jakby wysysamy tak naprawdę ten cały know-how, który gdzieś tam panuje w firmie, ale po prostu nie został udokumentowany. Czyli prawda jest taka, że każda firma, nieważne jak chaotyczna, jeżeli funkcjonuje, to tak naprawdę tam są te procesy, tylko one gdzieś tam funkcjonują w głowach tych ludzi, a nie są udokumentowane. Więc ludzie, którzy pracują od lat, mogą się w tym odnaleźć, bo już się nauczyli przez doświadczenie, jak w tym chaosie się poruszać, ale osoby, które wchodzą nowe do firmy, mogą się spotkać z dużym wyzwaniem. Nowa, która trafi do takiego chaosu, nie bardzo wie, gdzie jej miejsce, bo musi robić wszystko i nic, więc kopiuje to, co inni robią i przez parę miesięcy nie to, że się uczy, ale jeszcze popełnia błędy. A chodzi o to, że jak my spiszemy procedury, to tak naprawdę procedury to jest odwrotność błędów. Czyli kiedy pojawi się błąd, to zamiast się denerwować, że pojawił się błąd, powinniśmy się cieszyć, że o, już wiemy, jak nie powinniśmy robić, bo zawsze jak tak robimy, to wychodzi błąd. I w ten sposób usprawniamy nasze procesy, dzięki czemu stajemy się tą właśnie dobrze naoliwioną maszyną, która działa non-stop, czy się zjawia właściwie. I nowy punkt jest zapisany, co powinniśmy robić, a co nie powinniśmy robić w danej sytuacji, tak? Tak. Natomiast jeżeli chodzi o procesy,
to każdy dział powinien mieć swoje takie buki, jak my to nazywamy. I nie chodzi o to, żeby na przykład spawacza uczyć, jak ma spawać, bo spawacz musi umieć spawać. Przychodzi do nas, już umie spawać, ale chodzi o to, w jaki sposób ma, skąd ma brać materiał, jak ma opisywać ten materiał, który bierze, który oddaje, gdzie ma stemplować, bo tam są różne wewnętrzne procedury, ale i też w jaki sposób my chcemy, żeby było spawane, bo wierzyć lub nie, ale daną blachę można dobrze pospawać lub źle, bo na przykład w złym miejscu się położy spaw i wtedy już całe połączenie się po prostu nie złoży. Więc to jest taki know-how, który istnieje w firmie i trzeba go po prostu spisać. I tu mamy takie przykłady bardzo proste, w jaki sposób przekładać różne magnesiki, które coś tam oznaczają. Tak samo tutaj. Czyli wcześniej tworzycie, załóżmy, legendę, coś jest do czegoś przypisane i ktoś zostawia informacje na przykład dla kolejnych osób, tak? Tak, dokładnie. I po kolei, gdzie bierzemy jakieś tam rysunki, jak oznaczamy blachy i tak dalej. I kiedyś była taka fajna sytuacja, jak tylko to wdrożyliśmy wiele lat temu, to akurat potrzebowaliśmy nową osobę na produkcję i to był taki eksperyment dla mnie. Zamiast ją uczyć, czy tam inne osoby by uczyły, ja dałem dosłownie tą książeczkę, powiedziałam, żeby przeczytała, tam chyba 2 albo 3 strony były a propos tego, co miał robić, i w przeciągu paru minut ta osoba mogła nadążać za tempem pracy innych, którzy byli z nami już od kilku lat. I to było takie magiczne, że wow, naprawdę da się zrobić, żeby osoby z zewnątrz po przeczytaniu jakiejś instrukcji były w stanie pracować. I właśnie takie systemy, jak wdrożysz, to tak naprawdę możesz tworzyć w tym momencie skalę, tak? Bo wiesz, że już po prostu każdy człowiek, który wejdzie z ulicy, będzie w łatwy sposób mógł być przystosowany do działania w takiej firmie. Tak, dokładnie. I na przykład tutaj mamy design book, czyli to jest dla inżynierów. I mamy, przede wszystkim mamy wytyczną taką, że trzeba tak projektować, żeby ta stal złożyła się, nawet gdybyśmy byli pijani. Nie chodzi o to, że my pijemy w pracy, ale chodzi o to, że po prostu musi być idiotoodporne. Innymi słowy, blacha musi być albo w 100% symetryczna, a jeżeli jest inny rozstaw, to musi być na tyle duże, żeby gołym okiem po pijaku było widać, że aha, ta blacha nie jest blisko kwadratowa, tylko jest naprawdę prostokątna i żeby się nie pomylić. Przepraszam, że tak się zaśmiałeś, jak powiedziałeś idiotoodporne, to od razu mam ja swoje wspomnienia, że wykonawcy u nas, to są nasi wykonawcy, pozdrawiam Was serdecznie, robicie świetną robotę, to są nasi wykonawcy, którzy robią u nas remonty i patrzą na to wszystko i mówią, to musi być idiotoodporne, czyli nie może być gdzieś, że rurka, która może być zahaczona przez lokatora w jakikolwiek sposób i zaleje na przykład dom, tak? Bądź nie może coś gdzieś wystawać i się śmieję, że właśnie też u nas takie powiedzenie w nieruchomościach panuje, ale to już taka dygresja, tak? Tak. I tu jest też fajny przykład, taki guide, jak wyceniać. Chodzi o to, że jakbyśmy wzięli nową osobę, to przez ileś tam tygodni, miesięcy by się uczyła, aha, taki był przypadek, to taka powinna być cena i tak dalej. I to wtedy jest przykład nieskalowalnego biznesu. Natomiast skalowalne to jest zdefiniować połączenia, czyli myśmy zdefiniowali kilkanaście połączeń. System ma już zapisaną cenę w zależności od wielkości profilu i wtedy taka osoba, przeglądając taki book, po pierwsze uczy się nazewnictwa w stali, czyli nie musi pochodzić z rynku stalowego, tylko to może być świeżo ktoś ze szkoły lub z zupełnie innego sektora, i po przejrzeniu tego już będzie wiedział pewnie 80-90% tego, czym się będzie zajmowała. No i wtedy dzięki temu, że wszystko jest zamienione na produkty, po prostu wystarczy, że wyklika odpowiednie elementy w naszym systemie i ta wycena powstaje. To jest przykład właśnie skalowalności, gdzie wtedy można faktycznie rozwijać firmę i cały czas dbając o to, że ta jakość jest taka, jaką chcemy, no bo i to sprawdzamy poprzez badanie, jak bardzo nasi klienci są zadowoleni, poprzez Trustpilot Reviews i na szczęście cały czas jest to tam te pięciogwiazdkowe reviews, co tylko bardziej jak gdyby cieszy, że da się tak zrobić, żeby firma faktycznie mogła działać, nie tyle beze mnie jako właściciela, ale też, że każdy, kto pojedzie na urlop, faktycznie może spokojnie sobie odpocząć. Słuchajcie, dlaczego ja Wam to pokazuję, bo Ty jesteś tego tak naprawdę świetnym przykładem i jak robić biznes, żeby cały czas utrzymywać jakość i odpowiadać na zapotrzebowania rynku. I tak naprawdę takie coś można przerzucić na jakikolwiek biznes, o co wspomniałeś wcześniej, być może poza właśnie sztuką, gdzie artysta musi mieć natchnienie. Tak naprawdę do każdego biznesu można to przeskalować, bo my, choćby ja patrzę na to przez pryzmat nieruchomościowy, bądź moich biznesów, które ja prowadzę, i
u mnie na przykład prosta procedura przed wprowadzeniem, wynajęciem mieszkania, pokoju czy domu. Mamy checklistę, co musi być sprawdzone, co musi być zrobione. Takie detale na przykład, że gdzieś tam są złożone łabędzie z ręczników, słodycze, coś co jest małym kosztem, gdzie już jest gdzieś to zmagazynowane, jest już kupione hurtem i po prostu osoba, która jest odpowiedzialna za sprzątanie, zawsze taki pokój przygotowuje do jednego standardu i to jest zawsze ten sam standard, ta sama jakość, czyli dla tej osoby to jest powtarzalne, bardzo łatwe, a dla klienta, który do nas przychodzi, jest to zawsze coś nowego, bo on wcześniej nigdy czegoś takiego nie widział, nie spotykał się z tym i zawsze mamy świetny odzew i jak w moim przypadku ludzie straszyli nas Brexitem, kryzysami, koronawirusami, wolę wszystkim, zawsze na tym, szczególnie ci, co nas oglądają, widzą gdzieś tam od czasu do czasu w tych odcinkach w YouTubie, jak tam jest dużo tych czarnowidzów, chociaż robimy to już od wielu lat, to i tak tam się pojawiają kolejni czarnowidzy i nas straszą. Dzięki właśnie wyróżnianiu się na rynku, być może inni landlordi upadają, my nawet w najgorszych czasach zawsze wszystko mieliśmy wynajęte, bo ci ludzie u nas zawsze też potrzebowali gdzieś mieszkać. Tak samo ludzie będą dalej budować, choćby był największy kryzys na świecie, to i tak będą potrzebowali dalej stal, będą dalej jedli. To nie będzie tak, że świat całkowicie się zatrzyma i wrócimy do jaskini, tak? I robiąc to, co właśnie ty robisz, co ja tutaj obserwuję, czym jestem tak naprawdę zafascynowany, to dla mnie to jest miód dla moich uszu, dzisiejsze całe to spotkanie, że mogę słuchać i obserwować takich przedsiębiorców jak ty. Nawet w najgorszych czasach wiemy, że po prostu je przetrwamy, tak? A mało tego, że przetrwamy, to widzimy jeszcze silniejsi i jeszcze mocniejszą ręką z takiego kryzysu możemy potem wyjść. Tak, też trzeba pamiętać, że nie robimy to po to, ja jako właściciel, żebym teraz sobie mógł plackiem leżeć na plaży i drinki sobie popijać, tylko chodzi o to, że jako przedsiębiorcy my lubimy nowe pomysły wdrażać. Ja niestety, ja się nie nadaję do powtarzalnej pracy i tak naprawdę dzięki temu, że ta firma działa w taki sposób, jaki działa, to ja mogę się skupić na nowych pomysłach. Inna sprawa jest też bezpieczeństwo dla pracowników, bo jeżeli firma faktycznie zależy od jednej osoby, to jeżeli ta jedna osoba gdzieś tam przez parę tygodni nie może przyjść do pracy, to naprawdę jest ryzyko, że ta firma padnie i po prostu pracownicy stracą swoje miejsce pracy, przez co ich rodziny będą miały z czego żyć i tak dalej, więc to dla bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i też dla temu, żeby właściciel mógł dalej gonić za pomysłami, bo jak nie ukrywajmy, przedsiębiorcy uwielbiają nowe pomysły i je realizować. W takim razie rozmawialiśmy tutaj, jak to wygląda od strony takiej suchej, tak? Tutaj z biura, jak cały ten zakład działa, więc może zobaczmy sami od strony kuchni. No to chodźcie, przejdziemy się po firmie, pokażę Wam, jak to działa w praktyce. Tu mamy dział sprzedaży, nie ma wszystkich osób, bo przez też wirusa i furlough, ale tutaj tak naprawdę wszystkie zamówienia wpadają. Tutaj mamy Malinę, która za plastikami siedzi bezpiecznie. Czyli robimy wycenę, którą wysyłamy do klientów, no i potem jeżeli się decydują, to płacają depozyt. I tutaj jest tak naprawdę serce firmy, to jest nasz system, dzięki którym po prostu zarządzamy każdym projektem. Tutaj jest troszeczkę zrobione odwrotnie, czyli my zarządzamy tak naprawdę naszymi ciężarówkami. Wiemy, ile jesteśmy w stanie dostarczyć każdego dnia i ciężarówki są podzielone na różne regiony. No i dzięki temu, jeżeli wpada zamówienie, to wtedy taka osoba jak Malina jest w stanie zobaczyć, na przykład w czwartek za tydzień jest wolna godzina między 10 a 12 i od razu wtedy wrzucić ten projekt, dzięki czemu to dyktuje tempo prac już potem w całej firmie, czyli potem inżynierowie wiedzą, kiedy muszą zrobić rysunki, żeby zamówić materiał w odpowiednim momencie, kiedy produkcja musi zrobić, tak żeby wszystko pojechało na czas. To, że wszystkich nie ma, nie znaczy, że wszyscy pracują, tak? Tylko po prostu pracują pewnie z domu, tak? Tak, część pracuje zdalnie, część jeszcze jest na tym programie furlough, ale to też takie dosyć jest ciekawe, że my jako firma już wiele lat wcześniej przygotowywaliśmy się na to, żeby pracować zdalnie, dzięki czemu to przejście takie dla na przykład dla inżynierów, gdzie pracują zdalnie, nie jest takie problematyczne. No i nie oszukujmy się, z dzisiejszą technologią wymiany informacji jest bardzo proste. Więc tak, dzwoni klient, składa zamówienie, trafia to zamówienie w to miejsce, tak? Z tego miejsca. Z tego miejsca pobieramy wszystkie wymiary od klienta i się przenosimy piętro wyżej, czyli do działu inżynierów. To idziemy zobaczyć. Tu jesteśmy w dziale inżynierskim, tutaj powstają wszystkie projekty, czyli mając wszystkie wymiary, które dział sprzedaży przekazał, inżynierowie nasi budują model 3D, dzięki którym potem generują rysunki fabrykacyjne i też wysyłają pliki na nasze maszyny CNC.
Tutaj część inżynierów nie ma, bo pracuje zdalnie, nawet z Grecji i z Polski. Natomiast możemy tutaj zobaczyć, czy kolega Luke, if you could show us a project. It's a nice house, full steel structure. Tak, i tutaj wszystkie połączenia są projektowane i potem będą generowane rysunki, które potem trafiają na produkcję i pokażę Wam, w którym miejscu dokładnie trafiają, bo to też jest istotne, że to jest ten cały proces, że każdy dział jest traktowany jako osobna firma i każdy kolejny dział w firmie jest tak naprawdę klientem poprzedniego działu, czyli oni tak naprawdę, nazwijmy to, służą naszemu działu produkcji, muszą wszystko dostarczyć w odpowiednim miejscu. Bardzo ciekawe. Idziemy na produkcję. Idziemy. Czyli inżynierowie przynoszą rysunki tutaj do tych kuwet. One teraz są puste, bo one pod koniec dnia się zapełniają. Potem rano osoba do tego odpowiedzialna na produkcji wszystko zbiera i rozkłada po odpowiednich stanowiskach. Ale tutaj mamy przykład, jakiś projekt, job ticket i od razu jakieś tam detale. To akurat jest jakiś tam bardzo mały projekt. Okej. Dobra. I chodźmy teraz, dalej pokażę Wam, jak to wszystko funkcjonuje tutaj na produkcji. Po kolei, tak? Po kolei, okej. Tak. Prowadź. Uwaga na... Ta maszyna, która się tutaj znajduje, przygotowuje blachy, czyli tego typu elementy. Jeden wózeczek to jest jeden projekt i znowu to jest przykład systemu. Zamiast gdzie się nosić i tak dalej, to po prostu jest rzucone i cały wózek jedzie prosto pod stanowisko spawacza. Słychać? Uwaga na to. Uwaga. Może z tej strony. Na pewno tęskni tu życiem. W międzyczasie belki są wiercone, tak żeby potem mogły trafić do stanowisk spawalniczych i być połączone razem z tymi blachami, które były wcześniej przygotowane. Okay. Tutaj mamy jedno stanowisko spawalnicze i to też tak są zaprojektowane, żeby to było jak Formuła 1, pit stop. Ma wjechać jak najszybciej do spawacza, wyjechać i od razu trafić do stanowiska malowania. I tutaj wszystkie te elementy się łączą w jednym miejscu, czyli blachy z jednego stanowiska, powiercone belki z drugiego i tutaj to się wszystko ze sobą składa. Okej. Okay. Czy mnie słychać? Uwaga. Jak tam? I tutaj już jesteśmy na yardzie, gdzie stal jest malowana i trafia na odpowiednie raki i następnie jest pakowana według projektów na nasze ciężarówki i stąd już jedzie do naszych klientów. Czyli już stąd się odbywa załadunek, tak? A dobrze. Wiem, że masz jeszcze jeden zakład, tak? To jest nieopodal? Tak, w hali obok. To zobaczymy, co tam się dzieje teraz. Jesteśmy w tutaj kolejnej części twojej firmy Stilo. I co tutaj się dzieje?
To jest druga hala, która na początku służyła do przechowywania surowego materiału pod nasz projekt dla Mr. Beam, czyli tej sprzedaży online. Nie do końca to wypaliło tak, jakbyśmy chcieli, więc wycofaliśmy się z tamtego, no i teraz mamy miejsce do innych procesów. Tutaj mamy przykład, robimy takie elementy do balkonów i to robimy w setkach, w tysiącach. Jest to dosyć prosty proces, bo musimy te wszystkie elementy pospawać, potem wysyłamy do galwanizacji, a równolegle składamy tego typu jakieś takie kosze, no i potem to wszystko razem na jednym stanowisku się łączy. No dobrze, więc co, jako gospodarz oprowadzisz nas? Tak jest, chodźmy. Reszta poszła, nie Dominik? Reszta już poszła? O, no to będzie trochę pusto, no nic. Bo mamy pierwszą zmianę, która zaczyna od 6 i kończy o 2.30, a druga, która zaczyna od 7.30 i kończy o 4, więc oni już tu poszli. Tutaj mamy... nawet dobrze, bo mamy troszeczkę spokojnie, nikomu nie przeszkadzamy. Teraz jest ciszej. Tutaj właśnie spawamy te elementy, czyli jak widać przychodzą pocięte belki i potem różne elementy ze sobą są łączone. I tutaj za mną mamy właśnie cały worksheet, czyli te wszystkie plastiki. I tak naprawdę mogliśmy wejść w te plastiki w trybie pilnym, bo w przeciągu 2-3 tygodni ustawiliśmy całą produkcję tylko dlatego, że zajmujemy się stalą. Czyli te wszystkie elementy, które widzicie tutaj, były przez nas wyspawane. W lockdownie byłoby to niemożliwe, żeby zlecić komuś na zewnątrz zrobienie tych maszyn, więc bardzo szybko uruchomiliśmy. No i też mieliśmy miejsce, czyli jak widać jeszcze są pozostałości jakichś tam elementów stalowych, które tam przechowywaliśmy, natomiast wycofaliśmy je z tego miejsca tak, żeby móc te plastiki robić. No i proces jest dosyć prosty, mamy surowy materiał, który trafia na piłę, jest cięty na odpowiedni wymiar. Następnie mamy giętarki, czyli jakby wyginamy termicznie krawędzie, tak żeby usztywnić cały panel i trafia tutaj do pakowania i stąd już kurierzy odbierają i dostarczają do klientów. I to jest właśnie przykład, jak my jako firma, która zajmuje się stalą, w trakcie kryzysu postanowiliśmy, że żeby umilić nam czas i żeby zwiększyć szansę przetrwania, musimy zacząć robić coś innego. Więc zanim jeszcze zakończymy ten odcinek, to jeszcze przejdźmy do Twojego miejsca, gdzie macie zebrania strategiczne i porozmawiajmy też o przyszłości i jak działa właśnie centrum dowodzenia. Więc widzimy się za sekundę. Michał, mówi się, że zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Czy jak w biurze kończy Ci się długopis, ołówek czy gumka, dostajesz telefon od pani Kasi, załóżmy, i mówi: panie Michale, proszę zjechać do Tesco i kupić długopisy, bo się nam skończyły. Jak to u ciebie wygląda? Dokładnie z tak. Z takimi detalami, które też trzeba uporządkować, przepraszam. Dokładnie tak, dostaję telefon, wsiadam w auto, jadę i kupuję, jeszcze dzwonię się pytać, o jaki długopis chodzi. Oczywiście jest to niemożliwe, żeby firma tak funkcjonowała, mimo że wiele firm tak działa, nawet papier toaletowy jest kupowany przez właściciela, bo właściciel wie, gdzie jest najtaniej i tak dalej, i tak dalej, przez to zabiera swój czas szukania na oszczędzaniu tych penów, jak to się mówi. Tak jest. I teraz tak, jak to powinno wyglądać? Wygląda to tak, że mamy tutaj magazyn rzeczy zużywalnych i tutaj mamy wprowadzane kanbany, czyli na przykład mamy zszywacze i mamy taką karteczkę, gdzie jest pokazany poziom minimalny. Jeżeli ktoś dojdzie do jednego zszywacza, bierze tą karteczkę i wrzuca do kuwety, gdzie jest napisane to order, czyli żeby zamówić. I wtedy raz w tygodniu, w środę, osoba, która jest do tego przypisana, bierze wszystkie te karteczki i po prostu zamawia tyle, jest napisane, czy na przykład zamów dwie, skąd, z Amazona i albo z Vikings. I dzięki temu jest bardzo łatwy system, gdzie my nie musimy być zaangażowani w kupowanie takich pierdół, nie oszukujmy się, ale są one niezbędne do funkcjonowania firmy. Bardzo fajnie. Bardzo mi się to podoba, bardzo proste, tak? Czyli dla przykładu, przychodzę, potrzebuję właśnie zszywacz czy długopis, tak? Jeżeli jest już mniej niż 5 sztuk, odklejam taką naklejkę, wrzucam ją do jednego miejsca i na koniec tygodnia ktoś robi jedno duże zamówienie na wszystkie te produkty, dokładnie, tak? Automatyzacja w praktyce. I każdy oszczędza tak naprawdę dużo czasu tak na tym, tak? Tak. Tu mamy nasz wowboard, gdzie drukujemy nasze reviewsy od naszych klientów. Przede wszystkim dlatego, żeby inni pracownicy w firmie też wiedzieli, że nas klienci doceniają. Bo taki pracownik, powiedzmy, produkcji, który codziennie mozolnie wykonuje swoją pracę, może sobie nawet nie zdawać sprawy, jak bardzo klienci doceniają naszą pracę. I dlatego przechodząc tutaj między kuchnią a kantyną, mogą się zatrzymać i sobie przeczytać, jak bardzo klienci są zadowoleni z naszego serwisu. Inna sprawa to jest taka nasza tablica rekordów. Co prawda ten rekord tutaj został pobity w ostatnim miesiącu, ale to też jest fajny taki część naszej kultury, gdzie po prostu no, mierzymy nasz limit, tak jak sportowcy mają jakieś tam limity i chcą je cały czas pobijać. Czyli ogólnie jest to tablica, która wpływa na morale. Tak.
Okej. Okay. Więc Michał, zbliżamy się już do końca tej naszej trylogii z polskim Carnegiem. Na sam koniec, co to jest za pomieszczenie i dlaczego tutaj jesteśmy? Z tego, co się domyślam, ma ono tutaj jakąś kluczową rolę też w tej firmie. Tak, no jest to pokój bez okien, więc jest to tak zwany nasz war room, czyli pokój wojenny, czyli innymi słowy po prostu boardroom. Tutaj faktycznie zapadają wszystkie jakieś tam decyzje z zespołem zarządzającym. Tu mamy spotkania raz w tygodniu, aczkolwiek przez COVID mamy je teraz zdalnie, ale jakby nie było, to jest tym takim naszym miejscem, gdzie większość decyzji zostaje podjętych. Strategicznych. Strategicznych, tak. A te zdjęcia? Coś szczególnego dla Ciebie oznaczają? Tak, to są takie osoby, które są moimi, nazwijmy to, guru. Henry Ford, dlatego że był założycielem, jak to się mówi, produkcji masowej, ale tak naprawdę on nie był założycielem produkcji masowej, tylko właśnie Lean. Toyota się od niego uczyła i dopiero potem usprawnili, bo po prostu mieli dużo mniej miejsca niż w Stanach. Następnie Michael Gerber, to już o nim mówiłem, osoba, której się nauczyłem, że firma powinna działać bez właściciela. Następnie Eliahu Goldratt, autor książki The Goal, po polsku to jest cel 1, czyli o teorii ograniczeń. To jestem w ogóle wielkim fanem tego, dzięki temu ta firma tak funkcjonuje dobrze, jak funkcjonuje. I też Simon Sinek, który napisał książkę Start With Why, który tłumaczy, że to nie chodzi o zdobywanie tych milionów i tak dalej, tylko po prostu, żeby robić to, do czego człowiek został stworzony, i to daje prawdziwe szczęście, a potem już pozostałe to już jest fajny dodatek. Mam jeszcze jednego idola, którego tutaj nie ma, i jest nim nasz rodak, sportowiec Robert Kubica. Podziwiam go za jego wytrwałość. Mógł już dawno zakończyć karierę, wszyscy postawili na nim krzyżyk, nikt mu nawet nie dawał szansy, nadziei, że on powróci do ścigania w królowej sportu, czyli w Formule 1. On udowodnił wszystkim, jak bardzo się mylili. I jest on dla mnie idolem, dlatego że tak wygląda prowadzenie firmy. To nie jest wszystko usłane różami, tylko naprawdę trzeba wytrwale dążyć do swojego celu, mimo że wszystko wokół nam mówi, że się i tak nie uda. Było to, słuchajcie, świetne dla mnie doświadczenie, że mogę odwiedzić tutaj Twoją firmę. Michała na pewno jeszcze odwiedzimy, bo już prywatnie z Michałem rozmawiałem. Michał chce tak naprawdę powiększać swoją działalność, skalować swoją działalność, więc na tym programie w niedalekiej przyszłości będziecie mogli zobaczyć postępy z tego, co się dzieje właśnie tutaj w firmach, w działalności przedsiębiorczej Michała. Ja tylko jeszcze na sam koniec Wam przypomnę, jeżeli byście chcieli skorzystać właśnie tutaj z usług, jakie firma Stelo oferuje, to zapraszam Was na stronę, która jest podana na ekranie bądź w linku. Na sam koniec, jeżeli podoba się Wam to, co robimy, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Jeżeli chcecie dać łapkę w dół, to pamiętajcie, kliknijcie dla pewności dwa razy, subskrybujcie. I na koniec zapraszam Was na stronę www.dobuszproperty.com, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat inwestowania z kolei na rynku nieruchomości oraz innych tematyk związanych z biznesem. Więc z tego miejsca ja już się będę z Wami żegnał. Widzimy się następnym razem. Pozdrawiam Was. Cześć. Cześć.